Cześć, witam Was już w 12 szczecińskim vlogu Smakoszy. Dzisiaj są ze mną goście, goście odcinka, ale wszystko dowiecie się po intro. Najpierw intro i zaczynamy. Ten vlog będzie taki bardziej domowy, pogadankowy, ale będzie bardzo słodki. Jest ze mną Sara i jest ze mną Marcin. Cześć. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Specjalnie się przyszłam do Marcina z tego względu, że jest mistrzem cukiernictwa tutaj w naszym regionie, w ogóle w całej Polsce. Wygrał program w głównej telewizji publicznej Bake Off, ale ciało, tak? Dobrze wszystko powiedziałam? Tak. I Marcin słynie z monodeserów. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo słodko w odcinku. No my tutaj generalnie w trójkę to tutaj jesteśmy przedstawicielstwem słodkości. Także dzisiaj będziemy mieć bardzo słodko i co, pokażecie nam dzisiaj jakiś pyszny monodeserek? Tak, dzisiaj pokażemy jak powstaje taki monodeser. Mam nadzieję, że zobaczycie jak to powstaje, a nie tylko jak smakuje. Deser, który można oczywiście zjeść na bazarze Smakoszy. Tak. Sara jest siostrą Marcina. Wystawiacie się zawsze razem na szczecińskim bazarze Smakoszy Chmielewskiego 18 od 10 do 15 w każdą niedzielę. Powiedzcie mi, dlaczego akurat się zaczęliście wystawiać z takimi oto właśnie monodeserkami? Skąd się wziął pomysł? Pomysł się wziął odkąd zacząłem startować w Bake Offie, czyli jakiś 2017 rok zacząłem próbować dostać się do Bake Offu. Pierwszy casting, drugi, trzeci. I tak zaczęła się moja przygoda z monodeserami, czyli chciałem coś zrobić niezwykłego, czego nigdy nie robiłem, czyli niezwykłe ciasto, ale ciasto ładniejsze niż zwykłe. Wasza pasja, bo wy jesteście, razem się pasjonujecie cukiernictwem, czy to jest Marcin, a ty tylko go wspierasz jako siostra? Marcin to jest głównie Marcina dzieło, mogę tak to powiedzieć. Ja mu po prostu pomagam. Pomagam przygotowywać cały bazar, na którym jesteśmy w niedzielę. No i po prostu wspieramy się nawzajem. Tak? Takie rodzeństwo, które się po prostu wspiera. Tak, po prostu wspierasz go w jego pasji, tak? Dokładnie, wspieram go w jego pasji. A nie macie wrażenia, że to jest na odwrót, że ty powinieneś jakby wspierać swoją siostrę? Młodszą. No właśnie, bo wiecie o co chodzi. Zazwyczaj jakoś tak mi się kojarzy, że cukiernictwo to jest bardziej taki zawód dla pań. I zazwyczaj to właśnie panie stoją w kuchni, gotują te ciasta dla swoich mężów czy braci. Ale tak wygląda wszystko w domu. A znów jeśli chodzi o jakieś gastronomię, to mężczyźni przodują w tym. Tak? I są kucharzami, są cukiernikami. I te panie są jakoś tak trochę z boku. W tle. Dobra, a czy u was w domu taką pasję przyniesie się to z domu? W domu u nas generalnie były pieczone ciasta, mama, babcia piekła, czy to od święta, czy na jakieś różne inne okazje. I zazwyczaj pomagaliśmy, ale był taki moment w życiu, kiedy to ja przyjąłem pieczenie, no i od 7-8 lat tylko ja piekę na święta. Oczywiście internet przy tym wszystkim pomógł, jakieś inspiracje, nie wzięło to się jakoś z mojej głowy, no ale chęć do tego na pewno miałem w środku, tak? Nikt do tego mnie nie zmuszał. Jak to się stało, że trafiłeś do tego Bake Offu? Po prostu ktoś się do tego namówił, czy sam stwierdziłeś? Jak to było? Chociaż jestem nieśmiały i ciężko mi było jakoś tam zepchać, to kolega powiedział mi któregoś razu: Marcin, nadajesz się do takiego programu, ponieważ dużo pieczesz, no program jest dla ciebie. No. Więc no, zdecydowałem się i na pierwszy casting pojechałem oczywiście z ciastem. Pojechałem też z Sarą. Ale to jeździliście do Warszawy, tak? To wszystko się dzieje w Warszawie? Nie, pierwszy casting, czyli tak jakby jeszcze no, pierwsza część, pre-casting można tak nazwać, to jest w Poznaniu. Aha. Kiedy jest taki przesiew, eliminacja uczestników. Później był drugi casting w Warszawie, no i w tym drugim castingu już wyłaniali dwunastkę, która zwyciężyła, może nie zwyciężyła, ale która dostała się do programu. Czyli w sumie no jakieś to jest zwycięstwo i wyróżnienie. No tak, na pewno. Okazałeś się tak naprawdę najlepszy spośród wszystkich, ale czy tamte osoby, które też się zgłosiły, uważasz, że były na równie dobrym poziomie i czy trzymacie kontakt dalej? Przede wszystkim finaliści, czyli ja, Tomek, Basia, byliśmy dość dobrzy. No. Może nie byliśmy
super cukiernikami, bo wiadomo, że jesteśmy amatorami. Bo ten program chodzi o to, że on zrzesza amatorów, tak? Że tam nie można być cukiernikiem, żeby się dostać? Nie, nie wolno tam po prostu. Nikt by się nie dostał z cukierników, ponieważ to jest program dla amatorów i ciężko by było, żeby ktoś, jakiś geniusz cukiernik, dostał się do takiego programu. Po prostu dobra. Nie ma takiej możliwości. Czy zawsze jest takie pytanie, które mówicie mi tutaj poza kamerami, że cały czas wszyscy was o to pytają. Pierwsze co? Kiedy lokal? Kiedy cukiernia wasza? Kiedy będzie można was odwiedzić? Ja teraz wiem, jaka jest odpowiedź, ale jeszcze raz zapytam, to kiedy ten lokal? Nie wiem, kiedy będzie lokal. Mam nadzieję, że jak najszybciej. No zobaczymy, jak się wszystko potoczy. No na pewno bym chciał, ale musiałbym jeszcze przejść staż u Krzysztofa Ińskiego w Gdańsku, zobaczyć, jak to wygląda od środka, od kuchni. Więc no to nie jest tak łatwo, jak się mówi. Ale jakbyście zakładali swoją wspólną cukiernię, to chcielibyście razem jako brat i siostra, czy... A nie myśleliśmy nad tym. Jeszcze nie myśleliście. zawsze myślimy, że to będzie jednak Marcina. Że to będzie jednak Marcina, ale no dobry pomysł wysunęła. Teraz nie masz wyjścia. Sara na pewno by przy tym mnie wspierała. Myślę, że jakiś dobry... Od strony menadżerskiej. Pozdrawiam. Miał ręce. Co to są? Żelki jabłkowe? To są żelki jabłkowe, czyli wcześniej to marśnięty zmrożony mus jabłkowy. Wow. Sami to wszystko robimy. I one wylądują później w tych naszych monoliserach. Ale one są z cukrem? Nie, do musu jabłkowego ja nie daję cukru. Samo jabłko ma być słodkie. A mus też jest słodki. Więc się dobrze uzupełni. Potrzeby. I teraz do foremki trochę musu, do każdej. Pogadaliśmy sobie o bake-offie, czyli już wiecie, co robić, jeżeli chcecie się dostać do bake-off, ale ciacho, to wystarczy po prostu mieć pasję do pieczenia, piec i się próbować zgłosić, dokładnie, tak? I czekać trzeba na szczęście. Zrobić ten pierwszy krok. Pierwszy krok. Trzeba mieć szczęście, no. Szczęście, no ale też fakt, prawda? No na pewno. Pogadamy troszeczkę o monodeserach, czyli czymś, czym się wy zajmujecie i w czym się wy specjalizujecie. Tworzyliście markę Bonbon i czy jest to pierwsza marka taka, która jest w Szczecinie z monodeserami? Nie było wcześniej takiej deserowni, czy monodeserów, takiego tak, punktu. One są coraz bardziej modne takie. One są coraz bardziej modne. Na południu Polski, czy to nawet w Gdańsku, takie monodesery są i funkcjonują i są na jakimś, no funkcjonują w cukierniach, tak. W kawiarniach. W Szczecinie jeszcze za bardzo tego nie ma, dopiero to wchodzi. Więc był taki pomysł, żeby robić właśnie te monodesery. Są to no, takie pojedyncze sztuki deserów, które można no, wziąć do ręki i je jeść. Nie trzeba tego kroić. Tak, nie masz kawałka tortu, tylko to są takie mini ciasta, mini torciki i na tym to polega, żeby sobie cały taki mini torcik zjeść. Tak, a przy okazji one nie wymagają w sumie takiego pieczenia jak zwykłe ciasto. No jest to małe, urocze tak, i bardzo słodkie, smaczne. Tak. I słodkie. Dobra, i ten bonbon. Długo myśleliśmy nad nazwą. Wcześniej powstała nazwa Słodka Dolina. Słodka Dolina, czyli bonbon chyba taki bardziej jest taki zgrabny. Tak. Możliwe, że bardziej wpada w ucho. Bardziej wpada w ucho chyba. No? I stworzyliśmy właśnie taką nazwę. Bonbon, czyli taka słodycz, cukierek. W różnych językach to jest tak tłumaczone, ponieważ ten bonbon nie jest tylko z jednego języka. Jest, to oznacza w kilku językach no to samo. Skąd inspiracja? Słuchajcie, skąd się inspirujecie? Inspirację głównie czerpiemy z internetu, natomiast naszą wielką inspiracją jest pan Krzysztof Iwnicki, czyli notabene juror Bake Off Ale Ciacho. No i to właśnie Marcin, ja akurat nie miałam okazji, był w cukierni pana Krzysztofa Iwnickiego. I pamiętam jak wrócił, to był taki zachwycony tymi deserami, że po prostu wszystko robił, że on chce po prostu dążyć do tego, żeby po prostu mieć coś takiego na wzór, tak? Bo oczywiście bez kopiowania. To jest innowacyjny deser, on przecież jest popularny tak naprawdę od kilku lat. Wcześniej monodesery raczej no, nie były bardzo popularne. Bo to jest typowy deser francuski. W sumie cukiernictwo jest bardzo rozwinięte we Francji i no, jest na bardzo wysokim poziomie. No więc taki deser no, jest czymś nowym, pomysłowym. No,
Szczególnie w Szczecinie, właśnie na rynku tutaj szczecińskim monodyserie, ja szczerze nie spotkałam się, wiem, że gdzieś są. Ja kilka razy, ale to tak, ale bardzo sporadycznie i już. Tak, jest to coś nowego, chcieliśmy tak się wyróżnić, dlatego po prostu. Czyli zapełniacie niszę, czyli to jest coś, co zawsze mi tak chodzi po głowie, że fajnie mieć pomysł, ale też tym pomysłem zapełnić jakąś niszę, której po prostu no nikt wcześniej nie wykorzysta. Mam nadzieję, że się realizujemy i spełniamy jakieś oczekiwania szczecinian. Wygląda na to, że tak, no bo z bazaru wszystko nam schodzi. Tak, to najważniejsze. Przed chwilą też wspomnieliście o tym, że monodeserów się nie piecze. Czy to jest coś takiego, że każdy monodeser się nie piecze i wszystkie są na bazie po prostu mrożenia? Jeżeli chodzi o te kwestie, czy się piecze, czy się nie piecze, tak jak widzimy tutaj, jest to monodeser typowo mrożony z biszkoptem na dole, tak? Ale do monodeserów również zaliczają się na przykład ptysie. Ptysie już się piecze. Tak, z kremem. No. Do monodeserów również zaliczają się bezy, które są tak jakby wyciskane. Czyli też są monodesery. Forma to jest monodeseru. Może tak, to jest typowy po prostu monodeser. Malutkie ciasteczko, to jest monodeser. Oczywiście po to prostu jest typowo monodeser, tak, ponieważ jest z formy. Tak? Są takie monodesery, że jak mówisz mi monodeser, to ja sobie wyobrażam mniej więcej coś takiego. To jest takiego po prostu, inaczej monodeser to jest monoporcja. Monoporcja, to jest jedna porcja. Idealnie wykrojonego ciasta. W monoporcjach ma co do tego, że powinien być powtarzalny, czyli musi wyglądać identycznie. Nie może być jeden krzywy, drugi w jakiś inny sposób wyglądać. A, no czyli to też estetyka. Zgadza się. Głównie, tak, głównie estetyka w monodeserach, ponieważ to jest po prostu jubilerska robota. Robimy nasz monodeserek. Zaraz spróbujemy tego pysznego, małego. O, tak wygląda w środku bonbonik. Z czego się składa ten, no, z musu jabłkowego i musu śmietanowego, cynamonowego, oblane to jest glazurą. Ale wszystko jedno, oczywiście. Nie bo świeże, ale to. No, dobra, no. Pycha. No dobra, dobra. Chociaż dobra, sam, dobra. Siebie, sam siebie zachwalam. Tak, dobrze, dobrze. Sam siebie zachwalam, tak nie powinno Ktoś być. Musi się zachować, nie, ale dobre, no. Naprawdę dobre. O kurde, mogłam tego nie jeść. 17 marca bombony będą podczas Szczecińskiego Bazaru Smakoszy, jak zawsze od 10 do 15, jak zawsze na Kmielewskiego 18, jak zawsze na Pomorzanach i jak zawsze należy być tak w miarę wcześniej, żeby sobie jeszcze wybrać swoje ulubione smaki. Wy zazwyczaj jesteście dwa razy w miesiącu? Tak jest. Zapraszam do subskrybowania szczecińskiego vloga Smakoszy. Tak. Zostawiajcie lajki. Pyszne desery, jak i pyszne i super vlogi. Tak, dokładnie. I super prowadząca. I super bombony. Słuchajcie, wszystko jest super, dlatego dawajcie te lajki na Szczecińskim tak Bazarze Smakoszy na Facebooku, Instagramie, na vlogu i chyba będziemy się żegnać. Dzisiejszy odcinek taki słodki, ale bardziej taki przegadany z tego względu, że po prostu mieliśmy o kim i o czym mówić. Dziękuję wam serdecznie i widzimy się 17 marca. Dobra, a ja tymczasem jeszcze tylko powiem, że jestem Hania, jestem oczywiście always and forever hungry i widzimy się następnym razem już bardziej chyba na ulicach naszego miasta. Do zobaczenia. Cześć. Ooh.